Jedyną reprezentantką wrocławskiego klubu na Mistrzostwach Kontynentu w Paryżu będzie multimedalistka międzynarodowych imprez Agnieszka Sypień, która w ostatniej chwili zdecydowała się na start we francuskiej stolicy. W hali Bercy miał wystąpić także jej syn Patryk, ale plany mistrza Polski pokrzyżowały problemy zdrowotne. Niestety zdarzyło się na treningu siłowym, ćwiczenie wykonywałem nie do końca poprawnie, ból kręgosłupa, przeciążenie sprawiło, że na dłuższy czas zostałem wyłączony. No i tak to sprawiło, że w tych najbliższych mistrzostwach Europy Open nie mogę wystartować, ale nic straconego, szykuję się dalej, ponieważ już niedługo mistrza świata. Trener i ojciec Patryka, Sylwester Sypień, ma nadzieję, że kilkutygodniowa przerwa w treningach nie zakłóci cyklu przygotowań przed najważniejszym tegorocznym startem. Wypadła jedna duża impreza Patrykowi, która by była dobrym sprawdzianem przed mistrzostwami świata. Będzie na tej imprezie prawdopodobnie jako widz. Natomiast myślę, że mamy na tyle dużo czasu, żeby przygotować się dobrze do tych zawodów. Tym bardziej, że nie jest to przygotowanie z biegu, bo cały cykl przygotowawczy cały czas trwał. W wagowych mistrzostwach świata w Japonii Patryk Sypień wystartuje w innej niż do tej pory kategorii. Zazwyczaj startuję w kategorii do 90 kg, tym razem jestem w kategorii Open, czyli plus 90. Ale no, 2 lata temu byłem na mistrzostwach świata Open, ważąc tyle samo co teraz. Startowałem z zawodnikami, biłem się z zawodnikami dużo cięższymi ode mnie, więc wydaje mi się, że nie sprawi mi to żadnego problemu. W Polsce tak samo, jestem mistrzem Polski Open, więc ciężsi zawodnicy nie są mi obcy w żaden sposób. Podczas gdy Agnieszka Sypień będzie walczyć w Paryżu o medale europejskiego czempionatu, młodzież z wrocławskiego klubu rywalizować będzie w mistrzostwach makroregionu. Jest to też dla nas duże wyzwanie, ponieważ 2 lata z rzędu byliśmy drużynowym mistrzem makroregionu dolnośląskiego. Teraz nasz skład trochę będzie okrojony, ale postaramy się obronić tego tytułu sprzed roku i sprzed 2 lat i myślę, że podołamy temu. Ekipa dosyć duża bierze udział, także jeszcze nie jest ustalone na 100% ile osób, ale myślę, że to jest około 12-15 osób, które będą walczyły na tym turnieju. Mistrzostwa Europy Open w karate rozpoczną się 23 marca w paryskiej hali Bercy. Miesiąc później zostaną rozegrane wagowe Mistrzostwa Świata w Japonii.